Dzień dobry Państwu. Możemy zaczynać. Słuchajcie, nasi goście mają bardzo ograniczony czas. Także szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w naszym mieście panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Panią marszałek, panią Elę Polak. Panią poseł Katarzynę Osos. Są z nami również panowie posłowie, pan Waldemar Sugocki, pan Grzegorz Rusiecki. Szanowni Państwo, oddam głos naszym gościom, ale nasze spotkanie ma formułę otwartą, także prosimy o zadawanie również pytań. Aby ten czas jak najbardziej wykorzystać, oddam od razu głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy sporo czasu. Oczywiście nie tak bardzo wiele, jakbyśmy chcieli tutaj z Państwem być, ale na pewno na wszystkie pytania odpowiemy i bardzo się cieszymy, że chcieli Państwo ten gorący dzień z nami spędzić, chociaż tutaj jest bardzo przyjemniej, można oddychać i ta klimatyzacja świetnie działa. Dla nas te spotkania są bardzo ważne, bo przez pandemię, przez te miesiące, kiedy nie mogliśmy się normalnie spotykać, wydarzyło się wiele rzeczy. A jeżeli chcemy znaleźć rozwiązanie, to musimy rozmawiać i słuchać Państwa opinii. Musimy się naszymi przemyśleniami z Państwem dzielić. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Zależy nam, żeby ta rozmowa była szczera. To znaczy tak, nie ma pytań, na które nie odpowiemy. Na każde pytanie, nawet najtrudniejsze, może Państwo nie będą zadowoleni z tej odpowiedzi, ale my będziemy się starać powiedzieć to, co myślimy, co czujemy, co uważamy. Jak oceniamy sytuację, czy jakie mamy rozwiązania na poszczególne sytuacje. Chcemy, żeby to nie był nasz, że my robimy wykład, tylko naprawdę chcemy z Państwem rozmawiać. Ja wiem, że na każdym takim spotkaniu pierwsze 4 minuty są trudne, bo tak się krępujemy, ale potem nabieramy do siebie wszyscy zaufania i to jest naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. A sami Państwo przyznają, że znowu żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w czasach, w których się dzieje bardzo dużo rzeczy, czasami dobrych, ale głównie bardzo dziwnych i trochę niebezpiecznych. A jeżeli na to dołożymy pandemię, z którą się mierzymy cały czas, mam nadzieję, że tutaj są wszyscy zaszczepieni na tej sali, prawda? No właśnie, dzięki temu bardzo Państwu dziękuję, bo to także jest znak naszej odpowiedzialności, poważnego podejścia do zdrowia i życia nas wszystkich. Ja na każdym spotkaniu pytam się, czy są wszyscy zaszczepieni i z przyjemnością powiem, że na nasze spotkania przychodzą ludzie, którzy chcą się szczepić, zaszczepili się i namawiają do szczepień, bo to jest naprawdę w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie chcemy, żeby kolejną jesień, kolejne święta Bożego Narodzenia spędzić w zamknięciu, a tego przecież nikt nie chce, bo my po raz kolejny tego wszyscy już nie wytrzymamy, ani dzieci w szkole, ani seniorzy, ani ludzie, którzy pracują, ani przedsiębiorcy. Musimy wrócić do normalnego życia, a to normalne życie będzie możliwe tylko wtedy, kiedy się zaszczepimy. To ja tak tytułem wstępu. Ja nie wiem, czy wy chcecie jeszcze coś dodać, czy od razu zaczynamy rozmawiać? Rozmawiamy, bo naprawdę jest o czym. Najtrudniejsze pierwsze pytanie i wtedy możemy, zobaczymy, co Państwa interesuje i będziemy w tym kierunku, bo możemy o wielu rzeczach opowiadać. I o edukacji, o zdrowiu, o polityce senioralnej, o wolności mediów, o przedsiębiorczości, o systemie prawodawstwa w Polsce, tematów wiele i wszystkie bardzo ważne i wszystkie bardzo trudne, ale chcemy wiedzieć, które z nich są dla Państwa najważniejsze. Czekamy na pierwsze pytanie. Pan ma całą listę. O, bardzo proszę. Dziękuję za to, że jestem pierwszy. Oczywiście nawet po 4 minutach będę... Dzień dobry Pani Marszałek. Po 4 minutach też będę skrępowany. Ja chciałbym przekazać list, który skierowałem do pana wojewody, województwa lubuskiego. Te listy dostarczy również pani marszałek Polak. Listy dotyczą środowiska i ochrony środowiska w gminie Wschowa, która przeżywa albo przeżyła dość ciężkie momenty. Ja tu się nie urodziłem, jestem z Wrocławia takim prawdziwym niesłoikiem i jestem troszeczkę zaskoczony tym, że o środowisko tu się nie dba. Więc to jest taki mój list i taka moja lista. Ponieważ rzeczywiście troszeczkę mi zabiera dech, chciałbym ten list przekazać, a później w trakcie rozmowy zabiorę głos odnośnie służby zdrowia, odnośnie szkolnictwa. Nie wiem, czy moje uwagi będą cenne, ale
będą przedstawiały moje uwagi i grupy moich przyjaciół. Każda uwaga jest bardzo cenna, bo każdy z nas inaczej patrzy na wiele spraw. Tak, z przyjemnością bierzemy to. I dobrze, że poruszył Pan tak ważny temat. Zresztą ja już dzisiaj, to jest kolejne spotkanie i na wszystkim problemy ekologii, problemy środowiska są poruszane. Zobaczcie Państwo, jak się zmieniło. Wszyscy zaczynamy zwracać na to uwagę, że przy rewitalizacji czasami zapomina się o zieleni, o drzewach. Wszyscy zwracają na to uwagę. Nawet mieliśmy takie spotkanie, gdzie właśnie seniorzy zwrócili uwagę, że nie można robić remontu jakiegoś skweru, jeżeli nie oceali się drzew, które tam są. Są miejsca, gdzie pilnuje się już tego, żeby nastąpiła wymiana pieców. I są miasteczka czy gminy, że rzeczywiście już nie ma kopciuchów. To jest trudne wyzwanie, ale konieczne do zrobienia. A jeżeli od Państwa idzie taki sygnał, że to jest konieczne, to nam łatwiej będzie to wprowadzać, bo my czasu już nie mamy. Jeżeli jeszcze się patrzy, że co zimę, nie ma, są wszędzie alarmy smogowe, nie ma czym oddychać i ponad 40 parę tysięcy ludzi umiera rocznie tylko z powodu złego powietrza, zanieczyszczenia powietrza, to skala problemu jest wielka. Przy wycince lasów, która jest w tej chwili prowadzona, taka naprawdę rabunkowa, mamy kolejny problem. Wody Polski nie do końca zajmują się tym, czym powinny. Kolejny problem, więc jeżeli mówimy w tych tematach, to tych problemów jest bardzo dużo. Może oddam tutaj głos pani marszałek, bo ona o waszym regionie wie najwięcej. Bardzo dziękuję pani marszałek. Mamy dużą szansę, ponieważ ukierunkowanie na Zielony Ład przyjęła Komisja Europejska, Unia Europejska, więc my również nasze regionalne programy zwłaszcza musimy dostosować. Dzisiaj mieliśmy takie spotkanie z ITAMI, tak, czyli w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych i burmistrz również podpisał takie porozumienie, utworzył partnerstwo z sąsiadami. To taki mały ZIT, można powiedzieć. Dużym ZIT-om trudno zrozumieć, że też teraz muszą zintegrowane inwestycje terytorialne. Im jest trudno zrozumieć, że teraz będą się dzielić z małymi partnerstwami, bo były duże ZIT-y. To jest region zielonogórski i region gorzowski. I się przyzwyczaili, że oni są tylko, tak? Ciągną region i tak jest. Ale wracając do tematu. Dlaczego zaczęłam od Unii Europejskiej? Dlatego, że już wiemy, że w jednym z najważniejszych priorytetów z dużą kasą, bo to są potrzebne pieniądze, żeby to zmienić, będzie właśnie Zielony Ład, drugi priorytet. Mamy na to 30%. Unia stawia warunek, żeby zwiększyć na 37%. A dla porównania powiem, że w pierwszym na działania innowacyjne jest 15%. Także będzie to spora kwota i myślę, że będzie można za te pieniądze skutecznie wymienić te kopciuchy. Tutaj niska emisja właśnie powoduje te największe zanieczyszczenia. Niestety Schowa pali się na czerwono na tej mapie polskiej, gdzie są zaznaczone najbardziej zanieczyszczone gminy, gdzie to środowisko jest zanieczyszczone właśnie z powodu kopciuchów, bo nie ma tu wielkiego przemysłu, który miałby na to wpływ, ale to my sami musimy się złożyć razem, żeby ten problem rozwiązać. W ramach regionalnego programu już teraz finansujemy wymianę kopciuchów, ale chętnych niestety nie ma. Nawet przesunęliśmy 10 milionów niewykorzystane na inne działania. Wiem, że mieszkańcy są chętni, ale gminy mają już zaangażowane pieniądze na inne działania inwestycyjne. To jest taki montaż finansowy, 50% regionalny program, 30% gmina, 20% mieszkaniec. I wtedy już za 20% to tak, jestem pewna, że jesteście w stanie się zmobilizować, żeby wymienić ogrzewanie na ekologiczne. To jest największy problem. Ale nie tylko będziemy finansować takie działania dla środowiska, przede wszystkim te związane z zachowaniem środowiska naturalnego, czyli zarządzanie przyrodnicze, a tu w regionie lubuskim to olbrzymia jest potrzeba, bo prawie 80% to jest Natura 2000, 600 jezior, mamy parki przepiękne i tak jak pani marszałek powiedziała, coraz większą zwracamy uwagę
na potrzebę zadbania o środowisko, bo to się też przekłada na zdrowie. W 50% ono zależy od nas samych, ale w 30% od środowiska, w jakim żyjemy. 20% geny, a 10% tak naprawdę to opieka lekarska. Więc dbając o środowisko, nie tylko w ramach regionalnego programu, również odpowiednio zarządzając gospodarką odpadami, gdzie też przyjęliśmy plan gospodarki odpadami jako nasz program regionalny, jak również w zakresie gospodarki wodą, będziemy zarządzać również w ramach Krajowego Planu Odbudowy wiązką projektów w zakresie wodociągów i kanalizacji i oczyszczalni. I będzie naprawdę dużo pieniędzy, bo nowa perspektywa to są też dla regionu porównywalne środki jak w obecnej. Mamy 906 milionów euro teraz, będzie 863, mam nadzieję więcej. Walczymy o to bardzo mocno, bo region został skrzywdzony o 120 milionów euro. Dzisiaj przygotowaliśmy zespołem parlamentarnym, już mamy przetłumaczoną skargę, o tym powie pan poseł, do Komisji Europejskiej skargę czy protest, a 3 sierpnia będzie wysłuchanie w Senacie na Komisji Samorządu i Finansów. Ale też Krajowy Plan Odbudowy, tak, gdzie region będzie zarządzał 3 wiązkami projektów w zakresie właśnie wodkan, planowania przestrzennego i cyfryzacji. Są więc olbrzymie szanse, żeby nie tylko poprawić infrastrukturę, środowisko, ale przede wszystkim zainwestować w kapitał ludzki, bo region silny społecznie to są ludzie, region bliżej obywatela, czyli projekty, które płyną od was, z inicjatyw obywatelskich. My w samorządzie, ja już kończę, jestem gaduła, ale jeżeli chodzi o inicjatywy obywatelskie, uruchomiliśmy już wcześniej w ramach pilotażu nasze regionalne programy. Inicjatyw obywatelskich dla młodych, to jest 1 000 000 zł, granty po 10 tysięcy, fantastyczne projekty ludzi młodych, naprawdę tylko czerpać i aż miło przyznawać te granty. Dla obszarów wiejskich też 1 000 000 zł, też na małe granty i też mamy dla seniorów specjalny też program. W tym roku to jest ponad 700 tysięcy złotych, te środki już są rozdysponowane, ale uruchomiliśmy, słuchając państwa na różnych spotkaniach, masę innych też takich małych programów, które są tak ważne jak ławeczka w tym wielkim zrewitalizowanym parku, gdzie seniorzy, to tu chyba we Wschowie mi mówili, że zbyt długo muszą iść, a nie ma gdzie usiąść, czy można by tam było postawić ławeczkę. I dlatego tak wielką na to zwracamy uwagę, jak podlewanie boisk, co w tej suszy jest niesłychanie potrzebne, dla pszczelarzy wymiana węzy pszczelarskie, chyba tak się to nazywa. I to są małe projekty, niesłychanie ważne dla środowiska, dla tych inicjatyw oddolnych. Razem w ramach budżetu obywatelskiego mamy rocznie jakieś 20 milionów, bo też mamy budżet inicjatyw samorządowych i w tym roku Lubuska Rada Samorządowa, świeży nasz organ oddolny, też inicjatywa wójtów, burmistrzów, dostał 6 milionów z naszego budżetu samorządowego i dogadali się razem, żeby te pieniądze w tym czasie tej strasznej pandemii przeznaczyć dla szpitali powiatowych równo po 500 000 na walkę z pandemią. I te środki już poszły. Nie tylko w ramach tego budżetu inicjatyw samorządowych, bo sam budżet wojewódzki przekazał ponad 250 milionów na walkę z pandemią. Sama się dyscyplinuje, kończę. Czekamy na następne. Ja zapomnę, pani marszałek. Ja później zapomnę, o czym chciałem powiedzieć, ja nie mam notatnika żadnego, gdzie... To niech pan mówi szybciutko. Dobra, szybciutko. Na jakie inne źródła energii chce pani zamienić kopciuchy? I jeszcze jedno pytanie. W gminie Wschowa mieszkańcy wcale nie są... Dziękuję bardzo. Wcale nie są uczuleni na wymianę pieców. Jest to kosztowne i ci ludzie nie odczuwają wewnętrznej potrzeby. Czy jest przewidziane szkolenie społeczeństwa w tym celu, aby nareszcie coś się zmieniło? Bo to nie chodzi tylko o pieniądze, żeby dać. Poza tym, przepraszam pani marszałek, jeżeli pani cytuje cyfry i budżet, jaki jest przeznaczony na to, ja nie bardzo tego rozumiem. Ja nie wiem, co ile pochłania. Spotkanie takie, wydaje mi się, że bardziej by do mnie trafiło, że uruchomimy nitkę gazu tu w gminie Wschowa i to jest dla mnie bardziej zrozumiałe.
Dziękuję bardzo. Tak, bo rzeczywiście kwoty, o których mówi pani marszałek, są ogromne i całe szczęście, że te kwoty takie są i będziemy je mogli wydawać, ale łatwiej nam zrozumieć konkretną rzecz, jaką można za te pieniądze zrobić, to jest prostsze, to się z panem zgadza. Jeszcze chce pani marszałek odpowiedzieć króciutko. Tak, to zależy od też gminy, jakie ma swoje plany rozwojowe, bo ja wyraźnie powiedziałam, że to będzie montaż. My się musimy razem złożyć. 50% finansuje to działanie samorząd wojewódzki w ramach regionalnego programu, 30% gmina, 20% ten odbiorca. Oczywiście warunek jest fundamentalny, że to źródło energii nie może zanieczyszczać powietrza, tak? Więc musi być ekologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o edukację, zgadzam się, od przedszkola edukacja, na edukację ekologiczną, na specjalne programy, konkursy, ogródki w szkołach, takie jak moje pokolenie miało kiedyś, to musi wrócić i my też planujemy duże środki finansowe na edukację ekologiczną, ale między innymi też utworzenie zielonej szkoły, bo nie mamy w regionie. Do takiej szkoły w Parku Murzakowskim będą mogły dzieciaki z każdej szkoły pojechać, spędzić tydzień, poznać nasze parki wpisane na listę UNESCO, ale uczyć się właśnie też tej segregacji, uczyć się tych nowych wyzwań, uczyć się o środowisku i szacunku dla środowiska. O, bardzo proszę. Pan się bardzo dziwi, że pani marszałek, cytuje cyfry, a ja się bardzo dziwię, że pan się nie przedstawi. Jesteśmy tak małym gronie. Ja się nazywam... Tak. Każdy ma prawo na tym spotkaniu powiedzieć, co myśli. Oczywiście. Pytanie, jak chce. Jesteśmy tutaj różnymi osobami, ale jesteśmy dla siebie życzliwi. Nie, ja myślę, że... Bardzo mi się podobały pana pytania i bardzo mi się podobały... Tym bardziej, że bardzo istotne tematy pan poruszył. Ja nazywam się Janusz Mirosław. Od 3 lat mieszkam w Tylwicach, ponieważ mam liczne problemy komunikacyjne z gminą i z innymi ośrodkami urzędów tutaj panujących. Świetnie, ale wie pan dlaczego? Ja się zdziwiłam, dlatego że my jesteśmy... Ja mieszkam w Łysinach, mieszkałam całe życie, bardzo niedaleko. W takim razie jedna parafia. Witamy. Ja również jestem szczęśliwy, że jestem... Tak, tak, dlatego się dziwię. Ja się nazywam Szulaku, tak, państwo? Chciałam powiedzieć, że się... ...integrować z tym środowiska. I bardzo to cenne z państwa. ...który na co dzień napotyka tych trudności, o których opisałem w moim liście. I znaczy, że panu leży na sercu. Bardzo się cieszymy. Ja szefuję Lubuskiej Radzie Seniorów. Pani marszałek, przy jedynej marszałek w spódnicy. Strasznie jesteśmy z tego dumni. No jako, że reprezentuję tą grupę społeczną, która właśnie jest najczęściej jakoś tak, no teraz dopiero zaczynamy się bardziej ujawniać, aktywni, wszyscy zauważają, że nie jesteśmy tylko odrobutek i dlatego mam takie pytanie. Swego czasu wyszła taka ustawa z Sejmu, żeby bon turystyczny poszerzyć o naszą grupę społeczną. To zostało utrącone w Sejmie głosami posłów partii rządzącej. Teraz w czerwcu wyszło po raz drugi z NATU na wniosek pana senatora Marka Borowskiego. Ja jestem wprost pewna tego, że państwo tutaj schowa jeszcze tylu parlamentarzystów razem i jednocześnie nie gościła. A serdecznie prosimy, nie ma problemu. W każdym razie mamy swego na co dzień jednego. Mamy, jakobyśmy go nie mieli. Ale w każdym... Tak. W każdym... No ja myślę, że ten śmiech to jest odpowiedzią. W każdym razie moje pytanie jest takie, czy państwo tutaj obecni możecie nam powiedzieć, na jakim etapie w Sejmie jest właśnie ten bon turystyczny? Ponieważ dzisiaj czytam, jakby już sygnały płyną z rządu, że niestety to będzie nie tak, nie dostaniemy. A tu chodziło o to, żeby od marca można było wykorzystać. Rząd tłumaczy się tym, że prawdopodobnie będzie kolejna fala i dlatego nie będziemy my, seniorzy, mogli skorzystać. Czy będzie, czy nie będzie, daj Boże, żeby nie była, ale powinniśmy otrzymać ten bon. Dziękuję bardzo. Zaraz na te pytania odpowie mój kolega, ale chciałam jedną rzecz powiedzieć o seniorach. To nie jest tak, że jesteście państwo grupą, o której się nie myśli, bo nawet nasze ugrupowanie przez ostatnie 2 lata prowadziło naprawdę bardzo gruntowne konsultacje ze środowiskami i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, i Rad Seniorów, i różnych organizacji, w której działają seniorzy, bo nie oszukujmy się. A jak pani marszałek o nas dba, to pani nawet nie ma pojęcia. No, proszę mi wierzyć. I na podstawie tych rozmów z państwem przygotowaliśmy wiele rozwiązań,
które chcielibyśmy wprowadzić w życie, które uważamy, że raz poprawią jakość życia seniorów, zrobią, że zasady obowiązujące w naszym kraju będą bardziej przejrzyste i promujących ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali i płacili podatki, dbali na to, żeby nasz kraj się lepiej rozwijał. I tych propozycji jest bardzo dużo. Tylko jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, pan senator Borowski przygotował ustawę, która przeszła przez Senat i ta ustawa idzie do Sejmu. I zapewniam panią, że ta ustawa przez ten Sejm w tym składzie nie przejdzie. Bo to nie chodzi o to, żeby ludziom pomóc, żeby stworzyć równe warunki i szanse dla właśnie odpoczynku, dla różnych grup, tylko chodzi o to, że jest bardzo wąska grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości i wszystkie działania i obietnice są skierowane tylko do nich. O całej reszcie się zapomina. Powie się, że nie ma pieniędzy, że rzeczywiście przyjdzie czwarta fala. Jeżeli ma przyjść czwarta fala, a wiemy, że ona ma przyjść, to ja się pytam, dlaczego przez ten rok nie zrobiono porządnej kampanii zachęcającą ludzi do szczepień, bo billboardami i krótkimi filmami tego problemu się nie rozwiąże. Bo jeżeli ludzie mają wątpliwości, to muszą usłyszeć odpowiedzi na pytania, dlaczego nie chcą się szczepić, jakie to daje skutki, jak chorują ludzie, którzy się nie zaszczepili, dlaczego rodzina takiej osoby jest zagrożona. To powinni specjaliści o tym mówić. Dlaczego w telewizji publicznej tego nie ma? Dlaczego tam są antyszczepionkowcy? Rząd, jeżeli poważnie chce nas uchronić przed czwartą falą, to powinien mówić prawdę i edukować, edukować i edukować. Nie może być przyzwolenia na to, że antyszczepionkowcy padają do punktów szczepień i biją osoby, które chcą się zaszczepić. No, jak to jest możliwe? Jeżeli chcemy uniknąć czwartej fali, to jest podstawowe zadanie. Chociaż na tyle rząd powinien mieć odwagi, żeby tym się zająć, bo nie można mówić, że jest wolność i każdy może robić co chce. Każdy z nas odpowiada nie tylko za siebie, ale za najbliższych sąsiadów, za ludzi, z którymi pracuje. I to jest bardzo poważny problem. A o rozwiązaniach dla seniorów pan? Kto odpowiada za to? Dzień dobry, proszę państwa. Cieszę się, że pani Urszula pamięta, Kasia oczywiście też jest zawsze, może częściej nawet niż ja, na spotkaniach z państwem. Pani Urszula Chudak obecna tutaj przewodzi także sejmikowi seniorów. Ja bardzo szczegółowo na jednym z nich opowiadałem i opisywałem nasze propozycje dekalog dla... Na ostatnim nie byłem, dlatego że byłem w Warszawie, bo mam też inne obowiązki, proszę sobie wyobrazić pani Urszula, ale z dużym bólem serca przyznam, że na następny, że nie byłem, ale następnym na pewno będę. Chyba, że będzie oczywiście tak kalendarz prac Sejmu ułożony, że nie będę mógł w nim być obecny. Natomiast oczywiście zawsze staram się także na tych spotkaniach z państwem być. I opisywałem oczywiście ten dekalog, ale pyta pani o to, co kluczowe, czyli o czym mówiła też pani marszałek, o inicjatywie marszałka Borowskiego, Marka Borowskiego, ale to jest oczywiste, że bo myśmy nawet proponowali jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska rozszerzenie tej propozycji, która dzisiaj trafia do młodych Polek i Polaków, aby ta oferta także była zdecydowanie bardziej szczodra, bo mówiliśmy o zdecydowanie wyższej kwocie, ale także pokazywaliśmy nieco szerszy katalog usług, który mógłby trafić. Ja myślę, że dzisiaj stan finansów publicznych jest tak trudny, tak krytyczny, że trudno będzie rządzącym tego typu inicjatywę poprzeć. Mam mało tego, proszę zwrócić uwagę, nie wiem czy państwo, bo do pana Janusza też się odniosę za chwilę, ale ostatnia tutaj krótka uwaga. Konstruktywnie mam nadzieję, panie Januszu, jak zawsze. Ale ja nie krytykuję. Nie, ja absolutnie tego nie sugeruję, nie śmiałbym. Więc myślę, pani Urszulo, że to, co mówi premier Morawiecki, chociażby już zapowiada wycofanie się przez rząd, jego rząd z tej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo sam krytycznie ocenił Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, jak państwo słyszeliście, w piątek to zapowiedział, bo jak państwo wiecie, także instytucje europejskie, Komisja Europejska, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że będzie jednak blokada środków finansowych i w ramach polityki spójności 65 miliardów euro i w ramach planu odbudowy dla Polski. To pokazuje, że to wszystko, o czym mówi rząd, jak chociażby
Nowy Polski Ład oparty jest na transferach środków europejskich. Oczywiście mamy do czynienia z pewną hipokryzją rządzących, bo wizyta pani marszałek Witek w Otyniu i mówienie, że tu jest Polska i kto nie akceptuje rządu polskiego, nie powinien pobierać środków na przykład na 500+, jest nieuczciwa, dlatego że rząd państwa polskiego, który nie do końca akceptuje ład, który zaproponowała także Polska i my Polacy 7 i 8 czerwca 2003 roku w referendum zdecydowaliśmy się, że będziemy członkami Unii Europejskiej. Rządzący niespecjalnie to akceptują i skoro tak, i odnosząc się do słów, czy parafrazując słowa pani marszałek Witek, moglibyśmy powiedzieć, rządzie, skoro nie akceptujesz tego porządku, do którego przynależymy, to proszę nie wyciągać ręki po środki europejskie. A chcę powiedzieć też uczciwie, że przebudowa państwa polskiego, poczynając od 1 maja 2004 roku, bo gdybyśmy przeanalizowali rozwój społeczno-gospodarczy Polski z 1989 do dzisiaj, no to sytuacja była stagnacyjna do roku 2004. Dopiero od 2004 roku, kiedy mamy do czynienia z polityką spójności, nie bez precedensu pieniądze de facto, bo 2,4, 2,6, 12,8 miliarda euro, 7, 13, 82,5 miliarda euro, 67,3 miliarda euro, 14, 20, 82,5 miliarda euro i teraz na politykę spójności tylko 65 miliardów euro. I netto, uwzględniając także twardą składkę członkowską Polski do budżetu Unii Europejskiej i inne 0,20 podatku VAT, który trafia także do budżetu Unii Europejskiej, to netto 600 miliardów złotych to jest zysk, jaki mamy z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Te wszystkie inwestycje typu autostrady, drogi ekspresowe, potężne oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji, zakup autobusów czy taboru kolejowego, miejskiego, modernizacja linii kolejowych. To wszystko dzieje się z zaangażowaniem pieniędzy europejskich, ochrona środowiska, o co pyta pan Janusz. I teraz pani Janusz, troszkę odnosząc się do tego, co powiedziała też pani marszałek, ja myślę, że bo ta proporcja, o której tu mówi pani marszałek, także powinna nas skłonić do jakiejś refleksji. Skoro dzisiaj nie ma popytu na te pieniądze w relacji 50-30-20, 20 gospodarstwo domowe, to mojej ocenie ta proporcja powinna generalnie kończyć się tak, że maksymalnie gospodarstwo domowe 15%, nie 20%, tak jak jest w przypadku inwestycji realizowanych przez podmioty publiczne 85-15. I proporcje bym trochę zmienił, bo jednostki samorządu terytorialnego szczebla podstawowego też realizują szeroki front różnych inwestycji. No, ten obiekt, którym jesteśmy, także był finansowany ze środków europejskich, czy nie? Nie, ministerialnych, no ale publicznych też. W każdym razie w mojej ocenie ten udział samorządu gminnego i państwa powinien być mniejszy. Ja bym zaproponował pani marszałek na roboczo taką oto konstrukcję. Wniosek ze szkoły. Proszę? Wniosek ze szkoły. Tak. 65, 20 i 15. Czyli jest 85 i 15 gospodarstwo domowe, czyli beneficjent docelowy i to była dobra konstrukcja. Ale ma pan rację, panie Januszu, że gro z nas, Polaków, mieszkańców różnych środowisk, nawet nie może, nie stać ich na to, żeby wygenerować te 15%, prawda? Ale do tego też mamy odpisy od podstawy opodatkowania. Mam nadzieję, że taki instrument będzie utrzymany. Czyli jeżeli uwzględnimy także możliwość odpisu od podstawy opodatkowania, to per saldo ten udział gospodarstwa domowego w tego typu inwestycji będzie jeszcze mniejszy. Ale bez wątpienia punktem wyjścia jest świadomość ekologiczna. I bez tego, bez tej świadomości to się nie uda. Tak jak w mojej ocenie o tym rozmawialiśmy też z panią marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską w tym gronie, którym tutaj siedzimy naprzeciwko państwa, o tym, że reformy w Polsce po 89 roku, to jest moja subiektywna ocena, być może państwo się z nią zgodzą, podzielą lub nie, udały się, bo w sensie infrastrukturalnym PKB w stosunku do średniej europejskiej, w stosunku do innych państw, które pozostały poza Unią Europejską, Europy Środkowej i Wschodniej, w Polsce wzrósł. Ale zaniedbaliśmy trochę świadomość Polek i Polaków w różnych aspektach tego życia i trochę my,
jako formacja polityczna trochę obywateli gdzieś zgubiliśmy. Ale staramy się nadrabiać te wszystkie straty, dlatego chociażby dekalog dla seniorów, ale nie tylko, propozycja dla różnych grup społecznych. Ale też ma pan rację, panie Januszu, jeżeli pan pyta o alternatywę, bo w co w zamian, prawda? Czyli wiemy, że na dzisiaj bardzo takim korzystnym źródłem energii jest gaz. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w samej miejscowości Wschowa, Królewskiej Wschowie gaz jest, ale w miejscowościach mniejszych, którą pan reprezentuje, niekoniecznie. I jakie moje zobowiązanie, z dzisiejszego spotkania jest takie, że napiszę do PGNiG z zapytaniem, jak wyglądają plany inwestycyjne tej spółki Skarbu Państwa wobec budowy systemu budowania, doprowadzenia gazu ziemnego do mieszkańców na terenie gminy Wschowa. Czy planują, jak planują, kiedy planują, i to jest takie twarde zobowiązania, bo też przeczytałem, moje, i wyślę to natychmiast, przygotuję to jutro, wyślę na ten adres mailowy, który tutaj od pana dostałem, do wiadomości. Jak przyjdzie tylko odpowiedź, też z nią się z panem podzielę, ale nie, myślę, jestem dość twardo, są pan po ziemi, że niekoniecznie musi być ona zadowalająca nas. I niekoniecznie szybko, niestety. No chyba, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynosiłoby 99%, no to być może by się stało to w miarę szybko, i gdyby była to jakaś wielka populacja, 5-6 milionów ludzi żyło, no to wtedy pewnie byłby jakiś efekt, no bo tak się niestety dzisiaj sprawuje władzę. Ja to kontestuję i trochę ironizuję. Ale to są ważne wyzwania oczywiście. Mam nadzieję, że my jako formacja polityczna, także, bo pani marszałek absolutnie identyfikuje się i w 100% popieram to, o czym pani marszałek mówiła. Bez tych spotkań, bez budowania sprzężenia zwrotnego z państwem, my nie będziemy znali oczekiwań Polek i Polaków. Jak mamy sformułować program polityczny? On musi, nie możemy go kierować w próżnię, tylko on musi wychodzić, dobrze, już kończę, wychodzić z państwa potrzeb. Pani Maszek, proszę. Już skończyłem, czy nie będę odzywał? Tak, tak. Przepraszam. Nie, słuchajcie, możecie się przedstawiać, możecie nie, dowolnie. A propos gazu, gaz jeszcze trochę i też będzie... Właśnie to chciałam powiedzieć. Gaz jest w sytuacji takiej, jak jesteśmy w tej chwili. Rzeczywiście w wielu miejscach to jest szansa na dostosowanie się do przejścia do następnego kroku, bo musimy pomyśleć już o nowych formach. Tutaj myślimy o wodorze, myślimy o fotowoltanice, farmach wiatrowych, dlatego że gaz także powoduje... Pompy ciepła, dokładnie, nie trzeba prowadzić dokładnie, gazu. Dokładnie. No dobrze, tylko proszę zwrócić uwagę, tylko ile kosztuje pompa ciepła, ile kosztuje nowy kocioł gazowy. Ale nie dlatego... Proszę wziąć pod uwagę, że zaraz będziemy też to wymieniać. Ale jest coś takiego czasami, jak sytuacja, ma pani rację, przejściowa. Musimy poprawiać mimo wszystko sukcesywnie. Jak najszybciej dążąc do tego, o czym chcemy, żeby naprawdę uzyskać tą neutralność klimatyczną, o czym wszyscy marzymy. I też moja taka jeszcze mała podpowiedź, może miasto, niech, czy mieszkańcy wsi wyślą kogoś, kto będzie uświadamiał tych ludzi, którzy nie korzystają z internetu, nie oglądają... To prawda. Konieczne jest... To jest pośrednia praca z człowiekiem. To prawda. I nie ma nic ważniejszego. I rzeczywiście rozmawialiśmy, jak dotrzeć do mieszkańców małych ośrodków, małych wsi, gdzie nie ma tego możliwości, albo ludzie nie korzystają ani z innych miejsc zdobywania informacji, a z internetu dosyć wybiorczo, nie wszyscy. Tam bez bezpośredniego dotarcia, informowania, tłumaczenia, pokazywania rachunku zysku i strat, nic więcej nie osiągniemy. To niestety nie ma lepszej formy zmieniania świata jak bezpośrednie kontakty z ludźmi. No, na tym można coś zbudować, natomiast inaczej jest to zrobić bardzo trudno, bo albo ktoś będzie niewysłuchany, albo będzie próba narzucenia komuś czegoś. Możemy się różnić, ale zawsze wierzę, że jest szansa dojścia do porozumienia, że wszystkie strony będą w stanie to zaakceptować. Ja tylko chciałam panu posłowi powiedzieć, że ten wniosek musi pan skierować o tych piecach, dlatego że pani marszałek o tej ławeczce ponad dwa lata temu słyszała we Wschowie. Proszę docenić, jaka pamięć. 2 lata temu. Słuchajcie, bo ławeczki są niedoceniane, to nie tylko we Wschowie, a także w Warszawie. Słuchajcie, okazało się, że problem dwóch ławeczek, które zostały postawione w cieniu, bo to też jest bardzo ważne, jak się stawia ławki, żeby one były w miejscu ocienionym. Było tak, że rzeczywiście dla wielu
emerytów, którzy właściwie nie byli w stanie już dalej się ruszać, dojście do ławeczki było jeszcze możliwe i to była jedna szansa kontaktu z otoczeniem, tak, z ludźmi. I oni pilnują tych ławek, one są bardzo zadbane, nic złego tam się nie dzieje, bo dla nich to jest kontakt ze światem. Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo proszę. Pani, tak, tak, tak. Szanowni Państwo, mam trudne pytanie, bo dotyczy wieku emerytalnego. Nie słyszałam osobiście, ale doszła do mnie informacja, że przewodniczący tu przeprosił tak, Polaków za to, że podwyższyła platforma przed rządami PiS-u jeszcze wiek emerytalny. Dobra, informacja do mnie doszła. Donald Tusk powiedział, że przeprasza Polaków za to, że wprowadziliśmy wiek emerytalny, bo jesteśmy przekonani wszyscy do tego, że musimy dłużej pracować i ze względu na wysokość naszych emerytur, ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej, ale zrobiliśmy błąd i za ten błąd Donald Tusk przeprosił, że zrobiliśmy to obligatoryjnie, że nie daliśmy Polakom prawa wyboru i za mało przeprowadziliśmy całą akcję informacyjną, bo przecież te wydłużenie wieku emerytalnego to nie był jeden rok, to było bardzo wydłużone w czasie, ale źle to skonsultowaliśmy z Polakami i nie daliśmy im prawa wyboru. I za to Donald Tusk przeprosił. To jaka jest alternatywa? Czy przewodniczący i Platforma macie plan na to, w jaki sposób Polakom, czyli społeczeństwu, które się starzeje, a nie ma zastępowalności pokoleń, tak? Dzisiaj czytałam publikację, w której podaje się, że w odniesieniu do roku, to było rok przed wyborami, przed rządami Platformy, czyli przepraszam, PiS-u, przed obniżeniem tego wieku emerytalnego, było to 12%. W roku 2050, czyli w okolicach roku, kiedy ja będę emerytem i moje dzieci będą musiały pracować na moje utrzymanie, na nasze utrzymanie, będzie to stosunek bodajże 30%, tak? Czyli dzisiaj, kiedy jesteśmy tym pokoleniem wyżu, moi rodzice prowadzili firmę, zatrudniali już pracowników, prowadzili oprócz tego gospodarstwo i moja mama ma dzisiaj 1000 zł emerytury. Gdyby nie to, czego dorobili się przez lata, praktycznie dzisiaj musiałaby być na naszej ławce, tak? To jaka będzie nasza sytuacja, a jaka będzie sytuacja naszych dzieci, skoro przewodniczący tu przeprosił? Ale, za, ale słysza pani za to przeprosił. Słyszałam, tak. Tylko... My się nie wycofujemy z tego, bo my uważamy, że... W jaki sposób państwo teraz, bo rozumiem, że spotykamy się tu dzisiaj nie po to, żeby porozmawiać sobie miło, tylko po to, że szykujemy się do wyborów, tak? Czyli walczymy o, nasz kraj, walczymy z populizmem, walczymy odpowiedzialnie o to, jaka będzie przyszłość nasza i naszych dzieci, tak? Czyli... Będziecie państwo spodziewali się takich trudnych pytań? No nie jest trudne pytanie. Jest bardzo trudne pytanie. Nie, i chodzi o to właśnie, czy Platforma jest gotowa. Ma plan, ale przede wszystkim wziąć na siebie odpowiedzialność za to, aby edukować nasze społeczeństwo, abyśmy my jako emeryci chcieli dłużej pracować, a nasze dzieci nie wyjeżdżały z tego kraju, ponieważ jakie będą w ogóle obciążenia ZUS-ów i ich pensji w stosunku do tego, aby pokryć się zobowiązać wobec nas? Czy państwo wiecie dzisiaj, czy dopiero będziemy przez dwa lata? Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za to pytanie. Nie dalej jak 3 tygodnie temu w Senacie odbyła się taka dyskusja na temat kwestii emerytalnych, przeprowadzona przez Instytut Obywatelski i tam to, co pani słusznie zwróciła uwagę, to jasno wynika nawet z tabeli ZUS-owskiej. Dzisiaj przedsiębiorca, który płaci powiedzmy ryczałtem ZUS i na składkę emerytalną przeznacza 500 zł, dostanie emerytury i to zgodnie z tymi tabelami, które są w ZUS-ie, 960 zł. Po zakończeniu pracy. Więc to, co pani mówi, to się nic nie zmieni. Dzisiaj pani mama dostaje 1000 zł, za chwilę będzie dostawać emerytury 960 zł. I kluczową kwestią jest to, o czym mówiła pani marszałek przed chwileczką, czy to, o czym pani też wspomniała, edukacja. Znaczy, to nie jest tak, że jak my będziemy pracować krócej, to dostaniemy większą emeryturę. My musimy pracować dłużej, żeby tą emeryturę dostać w takiej wysokości, która pozwoli nam na przeżycie. I teraz są w zasadzie dwie możliwości, tak? Albo można zrobić to obligatoryjnie, podwyższając ustawowo wiek emerytalny, albo można to zrobić w pewien sposób zachęcając do tego, że słuchaj, zostajesz rok dłużej powiedzmy na rynku pracy, będziesz dostała wyższą emeryturę. Zwolnienie też emerytur z podatku, tak? Zwolnienie tych emerytów, którzy będą pracować z podatku dochodowego.
Więc tutaj trzeba zastosować cały system zachęt, bo jak widać, i tego doświadczyła Platforma, i przecież to jest, słuchajcie Państwo, to jest moje prywatne zdanie. Znaczy, Platforma Obywatelska poniosła gigantyczny koszt polityczny tej reformy. Zgodzicie się Państwo ze mną? Ja uważam, że to był jeden z elementów, które spowodowały, że Platforma przegrała w 2015, tak? Ale zobaczcie Państwo, jaką, mówiąc najbardziej dyplomatycznie, nieroztropnością wykazał się PiS, cofając tą reformę. Dlatego, że koszt polityczny już został poniesiony i tak naprawdę wystarczyło zostać przy tym, co jest. To nie jest to, co pani marszałek powiedziała. To nie było tak, że z roku na rok wszyscy nagle przechodzili na emeryturę o 5 lat później, tak? Tylko dodawały się miesiące w ramach kolejnego wieku, tak? Więc jakby no, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Budżet państwa, ja nie wiem, czy państwo macie świadomość, ale w zeszłym roku rząd polski zadłużył nas o 290 miliardów złotych. To jest tyle, co łącznie zadłużenie państwa przez ostatnie 10 lat. Znaczy PiS zadłużył to państwo w ciągu jednego roku, tak jak poprzednie zadłużenia 10 lat łącznie. Tak? I jak ktoś państwu opowiada, że tutaj się będą działy niestworzone historie, to pewnie tak, tylko raczej w tym negatywnym znaczeniu. Dlatego, że dzisiaj jeszcze rząd ma z czego dołożyć na te emerytury, a za 20 lat, jak pani, jak ja przejdziemy na tą emeryturę, już nie będzie tych dopłat. I to będzie ogromny problem. I tutaj jest kwestia edukacji. A zobaczcie Państwo, co robi polski rząd przez ostatnie 6 lat. Czy on zachęca do pracy? No właśnie nie, wręcz odwrotnie. Zachęca do czerpania. Ja podam Państwu prosty przykład. Tak? Przyjechali do mnie ostatnio znajomi z Wielkiej Brytanii. Koleżanka urodziła pół roku temu dziecko i mówi sobie, ja już muszę wracać, bo tam nie ma rocznego macierzyńskiego płatnego. I mówię, a w Polsce byś miał. A potem mówi, wiesz, ale ja będę musiała wydać 1000 funtów na przedszkole. Ja mówię, a Platforma dała ci złotówkę za godzinę. Zobaczcie Państwo, jaka była polityka Platformy, a jaka jest polityka PiSu. I to nie chodzi o to, żeby się tutaj chwalić tymi rozwiązaniami, tak? Ale my promowaliśmy to, że są ludzie, którzy pracują i w związku z tym my będziemy premiować tych, którzy pracują. A dzisiaj premiuje się to, co Państwo sami powiecie. Mogę w takim razie słowo, ponieważ wspominamy wielokrotnie o edukacji. Platforma Obywatelska ponosi konsekwencje do dzisiaj za niewytłumaczenie społeczeństwu o reformach, które są bardzo potrzebne. Jak przekonać dzisiaj społeczeństwo, takie wiejskie społeczeństwo, gdzie głosy PiS-u są bardzo istotne w tym środowisku, jak przekonać to społeczeństwo, że likwidacja PGR-ów, ja mieszkam tu, rozmawiam z ludźmi i takie było, że plan Balcerowicza, choć tak dotkliwy, był niezbędny, że wydatki w tej chwili społeczne są przesadzone, że to nie jest w celach edukacyjnych. I mam, powiedzmy, nie żal, ale myślę, że Platforma Obywatelska, gdyby się skupiła na tym edukacji ekologii, edukacji gazu, edukacji źródeł energii, konieczności pracy dłużej, korzystania z dóbr socjalnych wtedy, kiedy naprawdę potrzeba i zróżnicowania korzystania z tych dóbr socjalnych, ja nie widziałem nigdzie, pani marszałek, w telewizji takiego szczerego powiedzenia, że musimy się poświęcić i zacisnąć pasa, być może będzie gorzej, ale dla naszych dzieci, o których wspominała pani, będzie lepiej. Ale był taki czas, że mówiliśmy, żeby zaciskać pasa, wtedy, kiedy przechodziliśmy przez ten wielki kryzys, który panował na świecie i mówiliśmy o tych oszczędnościach, pamiętają Państwo, wiele rzeczy zostało zamrożonych, tego płace, wydatki, wielu rzeczy, które by się chciało zrobić, nie robiliśmy, bo byliśmy odpowiedzialni. Ja zgadzam się z Panem, że źle to komunikowaliśmy, albo za słabo komunikowaliśmy, żeby to wszyscy zrozumieli. Natomiast podejmowaliśmy dobre decyzje, właściwe decyzje i odważne decyzje, myśląc odpowiedzialnie. W tej chwili, no jeżeli udało się wmówić Polakom, że Polska jest w ruinie, udało się i ludzie w to uwierzyli, zobaczcie, z jaką machiną propagandową musimy się mierzyć. Znaczy, bardzo trudno walczy się z kłamstwem i bardzo dobrze Donald Tusk to powiedział, że przyszedł teraz czas, żeby na każde kłamstwo odpowiadać, nazywać to kłamstwem, że nie można mówić, ale może kiedyś tylko mówić, to jest kłamstwo, to jest nieprawda. Bo przez właśnie takie niepodkreślanie tego, że ktoś mówi nieprawdę, stało się wiele, wiele złych rzeczy, bo niestety przez kłamstwo, przez taką obrzydliwą propagandę, przez taką falę hejtu, która w tej chwili idzie, wiele rzeczy mądrych, niezbędnych
zostaje przez ludzi odrzucony i ja nie mam do nich pretensji, bo oni nie mają wiedzy, a czerpią ją tylko z jednego źródła. Dlatego edukacja nie tylko dzieci, ale edukacja obywatelska w każdym obszarze naszego życia powinna być teraz priorytetem. Tylko wymyśleć, jak dotrzeć do ludzi, żeby chcieli tego słuchać. Pani Warszawa wymyśliła, mamy Lubuskie Centrum Informacyjne. Proszę Warszawie to wprowadzić. Pan poseł wymyślił. Bardzo proszę. Kontynuując ten temat, mam zapytanie, kto jest organizatorem dzisiejszego spotkania? Koordynatorem byłem ja. Tak. Ja jestem mieszkańcem Wschowy i dowiaduję się o tym spotkaniu z internetu od przyjaciela z Nowej Sądy. Jeśli chcemy rozmawiać z obywatelami, powiadomy ich o tym, że spotykamy się dzisiaj we Wschowie o 17:10. Okej, okay, ma pan rację. Wydaje mi się, że nie odrobiliśmy lekcji. Za to ponoszę odpowiedzialność tylko i wyłącznie ja. Nie, to nie chodzi o to, kto ponosi odpowiedzialność. Wie pan, robi rzeczywiście, te spotkania są dosyć spontaniczne i staramy się z różnych względów starać się zawiadamiać głównie przez portale społecznościowe w ten sposób. Ale moja mama nie ma portala społecznościowego. Ale ma pana. Przygotujemy ale ma pan. Oplakatujemy miasto. Ja składam takie, taką deklarację zobowiązania. Ale nam jest się przykro, proszę nam wierzyć, nam jest się przykro. Kilka telefonów odebrałam, bo ktoś tam słyszał, bo wie, że ja tutaj wszędzie pełno mnie. Szkoda, być może przed czwartym sama. Ale powiem państwu tak, to mnie bardzo cieszy, że ludzie są zainteresowani tymi spotkaniami, bo to tak naprawdę jest początek. Dzisiaj to jest moja wizyta w wielu miejscach, odwiedzam wiele miast i stowarzyszeń. Natomiast rzeczywiście za chwilę ruszę moi koledzy i koleżanki posłowie z ekspertami. Będzie cały tur po Polsce Donalda Tuska i tych spotkań będzie dużo więcej i będą nagłośnione. Uważam, że każda forma spotkań na mniejszą skalę i na większą jest potrzebna. Dla mnie takie spotkanie, kiedy przychodzi 20-30 osób, a możemy porozmawiać, bo to nie jest forma wiecu, tylko spotkania, czyli rozmowy, ma dla mnie ogromne znaczenie i bardzo się cieszę i rozumiem, że następnym razem będzie tych osób więcej, ale uważam, że w dzisiejszych czasach naprawdę jedyną dla nas normalną, dostępną formą komunikacji jest bezpośrednie, ale informowanie przez Facebook czy portale społecznościowe. Tak naprawdę, jeżeli chcemy do państwa dotrzeć. A wiem, że coraz więcej osób z tego korzysta. Jest rzeczywiście duża trudność, ale to nie był tylko Facebook, ale również przecież portale lokalne o tym informowały. Także to być może, że plakaty, tak? Być może, że nie wiem, gazety, ale jak ma pan jakieś pomysły... To ale ja też powiem jedno. Nie spodziewali się państwo, że takie spotkanie jest możliwe. I ludzie takiej informacji nie szukają, bo nie wierzą, że to może być możliwe. Za następnym razem będzie to łatwiej zrobić, bo też wiem z doświadczenia, że gdzieś, gdzie przyjeżdżamy drugi, trzeci raz, ludzie już wiedzą, że takie spotkanie było, może być następne i sprawdzają na poważnie. Ja chciałem zwrócić uwagę, bo była reelekcja Bronisława Komorowskiego. We Wschowie, na pograniczu województw, nie było ani jednego plakatu Bronisława Komorowskiego. Strasznie bolesne sprawy pan przypomina, wiem, nie tylko we Wschowie, w Warszawie nie było tych plakatów, w Januszku nie było tych plakatów, w wielu miejscach. Nie widziałam, co mam ludziom mówić, bo czekali wszyscy na plakaty. Ale w ramach tego, że jesteśmy na pograniczu, to dzisiaj pani marszałek generalnie jest w Wielkopolsce, ale ponieważ jesteśmy tak blisko Królewskiego Miasta Wschowy, to nie sposób było nie zaprosić pani marszałek. Dziękuję bardzo. Ale złych zamiarów nie macie. Absolutnie, żadnych aneksji. Bo to już było. Ale pan mi bardzo cierpkie, gorzkie dla nas słowa, ale my zdajemy sobie z tego sprawę. My odrobiliśmy trochę, maksymalnie mocno to zadanie. Myślę, że byliśmy i Kasia Osos, która jest także posłanką z naszego lubuskiego okręgu i ja byliśmy widoczni i spotykamy tak na roboczo bieżąco z panem burmistrzem. Była też pani marszałek, gdzie rozmawialiśmy o różnych potrzebach, między innymi miejscowości, którą pan Janusz reprezentuje, czyli Tylewicz. Pamiętam pana... Tak, taka maleńka miejscowość. Nie, ja wiem, ale ja pamiętam. Chcę pokazać, że jestem też wiarygodny. Pamiętam nazwę takiej maleńkiej miejscowości, jak Tylewice w gminie Wschowa. Żyje kawałek dalej, bo w Zielonej Górze. I to pokazuje też, chcę w ten sposób pokazać, że jesteśmy wiarygodnymi politykami, że nie rozmawiamy tutaj, bo też nie ma tak naprawdę wyboru. Wybory za 2,5 roku. I chcę powiedzieć, że już oddaję pani głos naturalnie. Chcę powiedzieć, że całkiem serio traktujemy te rozmowy. Ja jestem zbudowany państwa poglądami, bo zgadzam się z Grzegorzem. PiS zniweczył tą cenę polityczną, którą my zapłaciliśmy.
bo mógł znaleźć, nie musiał wcale wrócić do regulacji sprzed wprowadzenia przez nasz refund. To było bardzo trudne, bo niektórzy z nas, także moja podobizna, wisiała na takiej szubienicy przez Sejmem, były palone nasze podobizny i tak dalej, i tak dalej. To było naprawdę, niektórzy byli zdzieleni przez obywateli protestujących przed Sejmem, ale nie chowaliśmy się za kordonem policji, tak jak dzisiaj każdego tygodnia, kiedy mamy posiedzenie Sejmu, obecna władza chowa się za kordonem policji. I można było rozmiękczyć to, jeżeli już ktokolwiek, bo chociaż to była reforma, bo ona nie była tak bezrefleksyjnie przygotowana. Mimo tego, że Donald Tusk przeprosił być może za brak tej takiej szczerej i dogłębnej, wnikliwej rozmowy. Ale tak jak Grzegorz mówi, to w zależności od rocznika było rozpisane z miesiąca na miesiąc, kto z nas kiedy przejdzie, w jakim czasie przejdzie, przepraszam, osiągnie ten stan emerytalny. I oczywiście ten bieg był sukcesywnie wydłużany. Tu można było w imię odpowiedzialności, wiedząc jeszcze, bo pani Maszek też mówiła o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że Polska jest w ruinie. Polska była w ruinie po wygranych przez PiS wyborach. Następnego dnia można było ogłosić opinii publicznej program 500+, który kosztuje rocznie prawie 24 miliardy złotych. No to jak Polska była w ruinie, to rozumiem, że jesteśmy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mamy procedurę nadmiernego deficytu i gdyby dług publiczny w Polsce wynosił 55% PKB, Komisja Europejska natychmiast wprowadzałaby ograniczenia w wydatkach publicznych generalnie. Czyli kondycja finansów publicznych w Polsce była tak dobra, że PiS może do dzisiaj rozdawać te pieniądze, ale ktoś wypracował przez 8 lat tak dobrą sytuację finansów publicznych. Samo się to nie wzięło. A proszę pamiętać, że w 2008 roku Polska w wyniku kryzysu globalnego była tuż, mieliśmy 55%. Donald Tusk musiał wprowadzać procedurę nadmiernego deficytu. Dlatego też podwyższyliśmy podatek VAT od 1% punkt procentowy, prawda, na 2 lata. I chcę pokazać, że to jest w imię odpowiedzialności, bo Polska nie kończy się. Proszę zwrócić uwagę, czym różnią się rządy Platformy Obywatelskiej od PiS-u? Bo PiS rządzi tu i teraz. Myśmy rządzili tak, aby podejmować takie decyzje, które będą skutkować i gwarantować dynamiczny rozwój państwa polskiego w długim horyzoncie czasu, po wszechczasy de facto, bo ktoś, kto dzisiaj rządzi, musi wziąć odpowiedzialność za państwo polskie za 10, 20, 30 i 50 lat. Najprościej byłoby oczywiście rozdać i zadłużyć państwo maksymalnie mocno. I teraz tak jak Grzegorz też zwrócił uwagę na to, proszę zwrócić uwagę, żebyście państwo na to zwrócili uwagę. Z jednej strony zastępowalność, o której pani mówiła, no bardzo słusznie, tylko że będzie taka sytuacja, że jeden pracujący za 30 lat będzie musiał zapracować na 15 w stanie spoczynku, w wieku emerytalnym. I teraz skąd wziąć te pieniądze? A proszę sobie wyobrazić, że jeszcze będziemy spłacać te długi, które PiS generuje. Do tego, tak? Więc jeżeli się nie obudzimy ale ja panu za to dziękuję. My mamy tego świadomość, a ludzie, którzy nie mają tej świadomości, ich nie ma i nie ma z nimi kontaktu. No wiem. Znaczy, nawet jak są fizycznie, to znaczy, ja powiem tak, to nie jest tak. Jest grupa ludzi, z którą bardzo trudno będzie nawiązać kontakt i taka grupa jest. Ale także jest bardzo duża grupa ludzi, która milczy i stoi z boku. I to jest nasze wspólne zadanie, żeby z nimi rozmawiać. Bo takich stałych wyznawców, tych 20% parę, która pójdzie za PiS-em w ciemno, nie przekonamy. Ale jest bardzo dużo osób, które w ogóle nie brały udziału w wyborach, w ogóle nie są aktywne. I to są bardzo ważne osoby, bo musimy ich przekonać, że warto podejmować decyzje, że są swoje, ich decyzja to jest przykład odpowiedzialności za kraj, że po prostu nie można być obojętnym, bo jak się jest obojętny, pozwala się po prostu, żeby działo się to, co się działo. Szanowni Państwo, my z panem posłem musimy jechać dalej. Nie wiedziałam, że będzie taka fajna i ciekawa dyskusja, ale zostawię świetną reprezentację moich kolegów i koleżanek i mam nadzieję, że jeszcze będziecie dalej rozmawiać, bo naprawdę ta dyskusja jest dobra. I powiem, że dla mnie to, że każdy może zabrać głos i nie czujemy się jak na wiecu, ma wielkie znaczenie, bo duże, wielkie spotkania, otwarte wiece są potrzebne. Ale naprawdę bardzo nam w Polsce potrzeba normalnej rozmowy, że każdy może w niej wziąć udział i że możemy ze sobą rozmawiać i się słuchać. Nawet jak... Panie, 3 minutki? Tak. Ja
Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, bo tutaj Pan powiedział, że nasze słowa są cierpkie. Są, ale wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że my zostaliśmy sami. Tak. My jesteśmy z Platformą od lat 90., kiedy wtedy jeszcze mój narzeczony w Poznaniu zabrał mnie na spotkanie Tusk, Olechowski i Kwarzyński. Tak. I przemówiono do nas, z sensem my jako wtedy studenci chcieliśmy taką Polskę widzieć, tak? I jesteśmy, byliśmy z panią marszałek, pomagałam w wyborach senatorowi Dochwanowi, panu Potędze, pomagaliśmy. Nasz dom w centrum miasta przy każdych wyborach jest oklejony państwa banerami. Myślę, że jest to odważne w takiej mieścinie, gdzie potrafią ludzie być bardzo złośliwi, tak? I powiem Państwu tak, kiedy PiS wygrał wybory i był ten moment, kiedy kobiety wyszły na ulicę w czarnym proteście, był jednak taki w tych małych miejscowościach duch taki, żebyśmy o tą Polskę zawalczyli. I zawiedli nas lokalni tutaj Państwa działacze. Podzwoniliśmy i do przedstawicieli Platformy, i Nowoczesnej. Organizujecie wyjazdy, pojedziemy do tej Warszawy, bo chcieliśmy być członkiem tej społeczności, chcieliśmy być z Wami, tak? Nie ma nic. Liderzy milczeli, milczała właściwie cała Polska. I wy wygasiliście tych małych na dole, czyli nas, których potrzebujecie. A PiS, zauważcie, za każdym działaczem, choćby w najmniejszej wioseczce, stoją krakowianki, które są wożone. Mam ciotki po całej Polsce i każda powie, że z tej koła gospodyń wiejskich czy z tamtej jadą po prostu dyżury. Ci ludzie są szczęśliwi, bo się nudzą, więc gdzieś są. Ale oni czują się, że są potrzebni, są ważni dla PiS-u. Więc jeżeli przez te dwa lata odrobicie też tą lekcję, że przypomnicie sobie o nas, o tych maluszki, którzy sąsiadom, rodzinom i tak dalej, uświadamiamy, co to jest Unia, dlaczego dzieci mają szkoły gimnastyczne wykończone, tak? Dlaczego mamy autostradę, że jesteśmy w Poznaniu w godzinę, a we Wrocławiu w godzinę 10? Dlaczego mamy właśnie dofinansowania do różnych rzeczy? To jest nasza rola, ale my musimy być, czuć się Wam potrzebni. Więc jeżeli będą jakiekolwiek spotkania we Warszawie, to zaproście nas. Znaczy, ja chciałam bardzo Pani podziękować. To prawda, że w wielu miejscach, ale to było bardzo różnie, bo też nie chcę, było tak, że rzeczywiście część takich obywatelskich działań, ludzie czuli się opuszczeni, a też były miejsca, że ramię w ramię razem działało się przy strajku kobiet, czy przy protestach przed sądami. Stali i działacze Platformy, i obywatele, którzy po prostu byli naszymi sympatykami, albo tacy, którzy uważali, że te rzeczy, które się działo w Polsce, nie mają miejsca. I byliśmy razem i miałam takie poczucie właśnie tej wspólnoty i tego, że chodzi nam o coś więcej niż no tylko historię partii. Może, to Pani mówi, były miejsca, gdzie moi koledzy niektórzy nie zdali egzaminu, ale naprawdę ostatnie dwa lata pokazują, że my naprawdę wiemy, że bez państwa, bez tych ludzi, którzy myślą podobnie jak my, dla których Polska ma znaczenie, nic nie zrobimy, bo posłów i polityków jest garstka, a tak naprawdę tylko głos państwa ma znaczenie, to wy możecie... Chcemy przestać po prostu wstydzić tego, że myślimy, ale... ja mam się gorsza, że zauważam pewne rzeczy, a ktoś inny jest obojętny wobec. Dlatego mam nadzieję, że my wyciągnęliśmy te lekcje. Gdyby były gdzieś problemy, to ja bardzo proszę zawsze do mnie na maila napisać i będę sprawdzała, dlaczego coś się nie wydarzyło. Także zobowiązanie możecie pisać. Ale może dlatego, że z kobietami łatwiej się rozmawia. Także. Przepraszam bardzo, chciałam bardzo podziękować za spotkanie. Było mi bardzo miło Państwa poznać. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zostawiam moich kolegów i koleżanki i do zobaczenia. Dobra, możemy kontynuować. Żegnamy Panią Marszałek, życzymy kolejnych miłych rozmów. I cześć Grzegorz, dziękuję bardzo. Ale możemy kontynuować, rozumiem. Pan burmistrz wróci do nas, odprowadzi Panią Marszałek. Gospoda zostaje na razie ja i Pani poseł Katarzyna Osos. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możemy rozmawiać. Ja chciałbym też Pani odpowiedzieć. Chcę powiedzieć, my organizujemy struktury. Teraz będzie trochę łatwiej nam funkcjonować tutaj w gminie Wschowa, dlatego że mamy taką kotwicę w postaci Pana burmistrza Konrada Antkowiaka. Jest z nami Pan mecenas Kola, który także z nami tak kooperuje. Wcześniej nie mieliśmy tutaj, są młodzi ludzie, którzy też z nami tutaj kooperują. Wcześniej nie mieliśmy tutaj struktur tak naprawdę Platformy
obywatelskiej. Próbujemy to odtwarzać, ale trafiliśmy na taki czas trudny, tak? Bo po przegranych wyborach... Ja chcę też powiedzieć, że ja zostałem minione 4 lata, czyli 2021 minus 4 i minus 1,5. No to od tej pory jestem komisarzem, de facto zostałem Lubuskiej Platformy Obywatelskiej. Próbuję też tutaj pojawiać się i w tych mniejszych, większych miejscowościach także odpowiadać na Państwa potrzeby, realizować wiele inwestycji we współpracy tutaj z panem burmistrzem Antkowiakiem, jego współpracownikami. I myślę, że to sukcesywnie się udaje. Za chwilę, myślę, że na początku przyszłego roku rozpocznie się już, bo jest ZRID przygotowany, wykonawca przygotowuje się, bo realizuje tą inwestycję w trybie zaprojektuj i wybuduj. Ta droga zacznie być w Tylewicach, która jest w stanie opłakanym, mówiąc wprost. I ta nasza obecność będzie widoczna, ale oczywiście zapraszamy też, bo my organizujemy autokary, jeździmy, byliśmy na tych wszystkich marszach ważnych z województwa lubuskiego. Zawsze minimum jeden autokar, 50 kilka osób jechało stąd. Niejednokrotnie były to 2 czy 3 autokary, bo z Gorzowa, Zielonej Góry i ze Słubic z reguły, bo tam najsilniejsza Platforma Obywatelska w województwie lubuskim, z Nowej Soli też często. Ja zostawię do Państwa kontakt, co prawda nie mam żadnej wizytówki, bo plecak zostawiłem w samochodzie, ale mój numer 885-40-40-80 podaję Państwu. Proszę? Nie dzwoni pan do siebie. Bo studentom zawsze opowiadam 885, mówię im tak, 885-40-40 2x40. Oni mówią, ale panie profesorze, to 2 cyfry chyba za dużo. Ja mówię, nie, 2x40. Ale są tacy, którzy od razu reflektują się, wiedzą, że 2x40 to 80 i wtedy już mają fory na dzień dobry na egzaminie. Ale zostawiam ten numer Państwu. Z panem Januszem jesteśmy umówieni, jak Państwo słyszeliście przy takiej grupie świadków. Nie, my chcemy działać oczywiście, to jest trudny teren, no tu jest szef struktur Prawa i Sprawiedliwości, tu funkcjonuje na co dzień, ale my chcemy też wyrwać w Wschowę i widzimy, przecież był też Borys Budka tutaj tuż przed wyborami, byliście Państwo, też byliśmy przed wyborami prezydenckimi, tak, mieliśmy z Państwem... Także, no tak, my też się tu pojawiamy. No, też rozmawialiśmy tak w takim gronie naszym o tym, że proszę zwrócić uwagę, no, mnie to szczególnie boli, jak uczestniczymy w jakichś wydarzeniach i potem włącza się telewizję publiczną i one są przedstawiane diametralnie inaczej. Nie, że tam jakiś odsetek, jakiś niuans, jakiś element jest dezinformacji czy nieprawdziwej informacji. One są sfałszowane w 100% te informacje. No i byliście Państwo tutaj z nami. Była duża kamera. Ta kamera jest TVP. Włączcie, jak będziecie mieli ochotę. Tak, ta duża kamera to było TVP. Włączycie dzisiaj wieczorem. Ja tego nie robię, ale włączę też, żebyście zobaczyli, jak wygląda to spotkanie i zobaczycie, jak to skomentuje telewizja publiczna. I wtedy, uczestnicząc w danym wydarzeniu, będziecie mogli zweryfikować, jaki to jest obrzydliwe kłamstwo, jak oni łżą. Naprawdę, to jest coś nieprawdopodobnego. No, przekraczone są wszelkie możliwe granice, wszelkie możliwe. Możemy też zadzwonić do szpaku takiego i przedstawić ubiór tego pana, który tu jest. No tak, tak, też, tak, też to widziałem. Więc proszę zobaczyć, Kaczyński, będąc 8 lat w opozycji, jednak trochę odrobił zadanie publiczne. My to zbagatelizowaliśmy przez pierwsze 4 lata, ale w nas też nie ma takiej hipokryzji, obłudy. Bo proszę zwrócić uwagę, Kaczyński też zbudował te swoje media, jak Telewizja Republika, jak konsorcjum Ojca Rydzyka, prawda, które oczywiście lansuje tą linię Kaczyńskiego. Jak uważam, że do rzeczy Gazeta Polska Codzienna, Karnoscy, sieci. Tak? Sieci, dokładnie. Więc jest cała masa... No proszę zobaczyć, co się dzieje w Orlenie nawet. No, jeżeli Państwo pojedziecie, zatrzymacie się, zróbcie eksperyment sami, zweryfikujcie to. Jeżeli pojedziecie, udacie się do stacji benzynowej Orlen, to tygodnik Polityka czy Newsweek, czy Gazeta Wyborcza, w Wyborczej to nie uwidzicie, a Newsweek i Polityka gdzieś są zakopane na ostatniej półce. Pierwsze spektakularne miejsca wyeksponowane są te pisowskie media, prawda? Proszę. Był pan na poczcie? Nie, nie byłem, dawno. Nie, nie. Podobno
Nie byłem. No dzisiaj miałem spotkanie ze Związkiem Zawodowym Listonoszy, którzy mi powiedzieli, przed wyjazdem tutaj do państwa, którzy mi powiedzieli, że taki starszy pan też był, który od 70 tam któregoś, 3, 4, 5 roku pracuje na Poczcie Polskiej w Zielonej Górze, powiedział, że tak źle jeszcze nigdy nie było. Myślę, że to, co się dzieje, to jest coś karygodnego. Więc też będę występował do premiera Morawieckiego w ich sprawie. Więc to pokazuje, co się dzieje. Znaczy, najgorsze jest to, chcę państwu powiedzieć, bo tu jest grupa świadomych obywateli, którzy korzystają z internetu, którzy oglądają alternatywnie taką stację pod tytułem Polsat, TVN, publiczna nawet telewizja, ale ogromna rzesza Polek i Polaków, zwłaszcza na wschodzie naszego kraju, jest pozbawiona takiej alternatywy. Też nie ma wzorców. My mamy tu blisko, do Czech, do Niemiec, możemy do Słowacji zaobserwować, jak oni funkcjonują, jak ta demokracja, jak gospodarka, państwa w gospodarce rynkowej rozwijają się, jak funkcjonują, jak się wiedzie obywatelom. Oni jadą na Ukrainę i mówią, no tu jest u nas fantastycznie, no ten PiS jest znakomity, no nigdy tak dobrze nie było. Więc rezerwuar głosów Prawa i Sprawiedliwości jest głównie tam i oni utrwalają to, bo wszelkie środki finansowe lokują przede wszystkim w dużej mierze tam. Ale wydaje mi się, że wybór na prezydenta Rzeszowa, pana Fiołka, też pokazuje, że i rzeszowianie poddali to refleksji, i wojewoda podkarpacka, i przecież wiceminister sprawiedliwości, pan Warchoł, reprezentujący partię pana Ziobro, przegrali z Kretesem, więc to też są jakieś, być może jestem nazbyt optymistyczny, ale to pokazuje, że być może i na wschodzie coś się wreszcie tli wśród Polaków, Polek i Polaków, i być może i tam pojawi się jakaś refleksja i zmiana. Ale oni bardzo prosto zaadresowali swoją ofertę. Odrzucili z gruntu, z założenia, tą światłą, świadomą część Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, państwa pytania są bardzo trudne, ale prawdziwe. One nie są podszyte. Państwo nie oczekujecie jałmużny od państwa. Państwo szanujecie swoje kwalifikacje, umiejętności, zdolności. Jesteście godnymi, dumnymi Polakami. Ale gros nas, naszych rodaków, tych, którzy nie są aktywni zawodowo, przede wszystkim ze swojej własnej nieprzymuszonej winy, albo system ich do tego też skłania, bo 500 to skłania do tego, żeby nie pracować, bo proszę sobie wyobrazić, że przez pierwsze pół roku 150 tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy. Czyli jeżeli to miał być instrument demograficzny, a zrobił się tak naprawdę instrument socjalny. A co z demografią? Rok 2019, najniższy wzrost demograficzny od zakończenia II wojny światowej w Polsce. Najniższy. Jeszcze nigdy tak źle nie było jak w 2019. Więc ten instrument w ogóle nie jest trafiony, w ogóle nie spełnia swoich założeń. Tak nie rodzi się wcale więcej polskich dzieci. Nie przyczynił się do większej liczby urodzeń. Czyli w ogóle nie jest demograficzny. Jest chybiony, nieprawdziwy. A wyciąga się pieniądze z rezerw na nasze emerytury. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo tak naprawdę przekupuje się Polaków. I teraz do kogo adresuje PiS swoją ofertę polityczną? No proszę zobaczyć. Do państwo, przepraszam za taki kolokwializm, trywializm nawet. Na plewy się nie nabierzecie. Czyli gdybyśmy my tu przyjechali i powiemy, damy państwu 600 zł na każde dziecko, 14, 15, 159 emerytura i tam różne historie takie, bzdury, oni zaadresowali świadomie, w mojej ocenie, świadomie swoją ofertę do tych najmniej przygotowanych, najmniej świadomych Polek i Polaków. Do tego wzmocnili to propagandową jedną, drugą, trzecią telewizją, w tym telewizją publiczną, na którą też my Polacy musimy zapłacić 2 miliardy. Ja nie zapłaciłem świadomie abonamentu. Proszę sobie wyobrazić, że dostaję informację z drugiego urzędu skarbowego w Zielonej Górze. Obciążono mnie kwotą 560 zł. Dzwonię. Mówię, co się stało? Telewizja publiczna ściąga zobowiązanie. Tak? Koniec. Tak, bo po półtora dostają. Ale już od dawna jest wiadomo, że nie daje się ryby, tylko wędkę. Nie, no ale to jest truizm. Ale proszę zwrócić uwagę, to mówi pani. Ja też to wiem, ale większość polskiego społeczeństwa tego nie akceptuje. Teraz jest tak, że część społeczeństwa mówi, my mamy rację, teraz my pokażemy, teraz my rządzimy, teraz jest nasz czas, tamci się nakapali, to teraz nasza kolej, bez odpowiedzialności, bez refleksji. Ludzi, którzy
Nawet jak rozmawiam z nauczycielem historii, to mówią, że to jest no, z racji tego, że robią prasówki, muszą oglądać różne kanały informacyjne. I mówią, no dobra, jeszcze tam wiadomości, okej, nie? Ale TVP Info to po prostu nawet taki nauczyciel, który ma jakąś wiedzę, wie, że musi pewne filtry sobie włączyć, nie jest w stanie tego przejść. I teraz, dlaczego ci ludzie nie mają ciekawości, żeby sięgnąć po inne źródła, żeby sprawdzić, żeby przemyśleć, bo my nie odbijemy TVP, tak? Nie, ale ma pani rację, to jest to, o czym mówiłem, że znaczy myśmy też popełnili jako partia polityczna, jako ta część, która dzisiaj, klasy politycznej, która dzisiaj jest w opozycji, bo proszę zwrócić uwagę, to co mówiłem, nam się wydawało, że jak zmodernizujemy Polskę, ale w sensie infrastrukturalno-instytucjonalnym, to wszyscy Polacy powiedzą, jest świetnie, ale nie zwolniliśmy Polaków z ciężkiej pracy, z aktywności, kończenia szkół, studiów, tak, inwestowania w siebie, brania odpowiedzialności za siebie, za swoje rodziny, bycia świadomym, z tego nie zwolniliśmy, ale to jest okej. Ale przede wszystkim nie uświadomiliśmy Polakom tego, żeby byli świadomi tym, co robią. I to jest największy... Proszę zobaczyć, jak ja rozmawiam z młodymi Polakami, to oni i mówię, no, o polityce jak rozmawiamy. I mówię, no, Komisja Europejska zablokuje nam pieniądze, jeszcze brakuje tego, żeby PiS zabrał nam paszporty i będziemy za żelazną kurtyną, jak przed 89 rokiem. No i ci ludzie mówią, ale jaka żelazna kurtyna? Czyli ja nie będę mógł pojechać na, pyta mi młody człowiek, na mecz do Barcelony? Ja mówię, nie. A dziewczyna mnie pyta, a na koncert do Berlina? Nie. A na paradę równości? Ja mówię, też nie. Ale jak to możliwe? Ja mówię, tak, wyglądała Polska przed 89 rokiem. Ale my tego nie opowiadamy, nie uświadamiamy. Znaczy, weszliśmy 1 maja 2004 roku za sprawą naszej świadomej decyzji, bo 78% polskiego społeczeństwa powiedziało tak dla wejścia Polski do Unii Europejskiej. I wydawało nam się, weszliśmy do Unii, oczepaliśmy ręce, robota wykonana. Nie! Dlaczego? Pamiętam, sami zakładałem, szkolne kluby europejskie, zajęcia WOS-u, spotkania z politykami, z tymi, którzy, albo nawet debata, pamiętacie Państwo, na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ona była merytoryczna, pogłębiona, prawdziwa, rzetelna. Czy też były emocje. Wszystko siadło teraz? Wszystko siadło z Państwa strony? Nie, nie, nie z naszej strony. My powinniśmy nie zapominać o tym. Wszyscy, którzy wprowadzili Polskę do Unii, powinniśmy cały czas dbać, żeby w programach edukacji, tak, na jakimkolwiek poziomie, od najniższego poprzez najwyższy, to było, tak? I proszę zobaczyć, jaką Kaczyński w mediach publicznych buduje narrację. Mówi, że żaden Niemiec, przecież mówi, że Tusk jest na usługach kanclerz Niemiec, tak? Że Platforma Obywatelska wysprzedaje Polskę Niemcom, że jesteśmy złodziejami, tylko, że proszę zwrócić uwagę, Sławomir Nowak nie potrafił się wytłumaczyć, nie wpisał do oświadczenia majątkowego zegarka za 10 tysięcy złotych i został skasowany przez Donalda Tuska raz na zawsze. Nie ma go w życiu publicznym w Polsce. Donald Tusk go skasował, po prostu. Jest niezwykle pryncypialny w tych kwestiach, zapewniam Państwa. Niezwykle. PiS, 2,6 afery miesięcznie, jak nigdy. I to poważnych afer. Co się stało z nami Polakami? Wówczas cała Polska buczała, że jak to Nowak, zegarek 10 tysięcy, ale zegarek drogi, a jeden, a drugi podruba nie chciał się przyznać. Rozmawiałem z nim też po tym fakcie. Nie chciał, wolał się nie przyznać i ponieść konsekwencje, aniżeli przyznać, że miał podróbę, bo to było niegodne w jego młodzieńczej fantazji i ocenie siebie jako takiego macho pewnie. I wolał zniknąć z życia publicznego. A tutaj goście, pan Sasin, inni, no proszę zwrócić uwagę, tam jest tyle instytucji, która deprawuje pieniądze publiczne w Polsce dzisiaj, Polska Fundacja Narodowa, tak, która wydaje dziesiątki, setki milionów na przykład na zohydzanie polskich prawników, tak, przedstawianie nieprawdziwych historii. Fundusz Solidarnościowy, którym zarządza minister sprawiedliwości, przekazywany jest na organizację spotkań partii, którą kieruje pan minister Ziobro, publiczne pieniądze. Wyobrażacie sobie sytuację, że do niedawna sędzia, wiceminister sprawiedliwości, pan minister Piebiak
stoi na czele farmy troli wobec oponentów politycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w jakim to może być kraju? W Rosji, na Białorusi, no i w państwie pod tytułem Polska PiSu. No przecież to jest niedopuszczalne. Wiceminister Sprawiedliwości, prawnik, sędzia, stoi na straży i szkaluje opozycję. No przecież to jest niemożliwe. Gdybyśmy my powiedzieli Donaldowi Tuskowi, że powinniśmy dołożyć 1 złoty na publiczną telewizję, bo jakiś dziennikarz za tą złotówkę powie pozytywnie o Platformie Obywatelskiej, wyrzuciłby takiego delikwenta z Platformy natychmiast. A tu towarzystwo 2 miliardy złotych prawie rok w rok, do tego inne zlecenia, pomijając, że każdy z dziennikarzy takich bardzo propisowskich ma jakieś umowy o dzieło, zlecenie ze spółkami Skarbu Państwa dodatkowe. Także to jest coś nieprawdopodobnego, co się dzieje. I teraz opinia publiczna o tym nie wie. I teraz o sobie chcę powiedzieć. Gazeta Lubuska została przejęta przez koncert Orlen, bo była w grupie Polska Press. Ja miałem asystenta Andrzeja Janeckiego, który pracował u mnie w biurze senatorskim. Senatorskim. Senatorem byłem w kadencji 2015-2019. Przestał nim być w roku 2000, był od 2015 do 2017. No pod koniec roku 2017 przestał być moim asystentem, pracownikiem biura senatorskiego. No i pracował w biurze regionu Platformy Obywatelskiej. Ale w piątek miniony ukazuje się artykuł w Gazecie Lubuskiej, tej już pisowskiej, skrumpowanym redaktorem naczelnym został funkcjonariusz PiSu. Dzisiaj napisałem do niego żądanie sprostowania, jak nie idę z nim oczywiście do sądu, który napisał: prosto z biura poselskiego na posadę w Urzędzie Marszałkowskim. Wygrał konkurs, został zastępcą dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim. Ale nie był moim pracownikiem. Nie był. Od 4 lat nie jest moim pracownikiem. Więc to pokazuje, jak zdobywają kolejne media, jak kłamią. Jak oszukują opinię publiczną. Oczywiście, bo proszę zobaczyć, to jest przykrywanie tych ich oczywiście skoku na sferę publiczną, na spółki Skarbu Państwa i wiele innych posad publicznych. Bo zobaczcie, jeżeli cały PiS, z jednej strony Kaczyński stoi i grzmi, że musimy zakończyć nie wiem, pasożytowanie na państwie, na spółkach Skarbu Państwa, podejmują uchwałę, ale punkt ostatni, no chyba, że jest jakaś szczególna sytuacja. Czyli jak mi ukradnie ktoś samochód albo mam stary samochód, to będzie pytanie, czy będzie szczególna sytuacja, czy nie. Czy będę mógł dodatkowo albo moja żona, albo szwagier, dziecko zasiadać w spółce Skarbu Państwa za grube 1000 złotych, czy nie. I zdecyduje o tym kto? No najwybitniejszy syn Prawa i Sprawiedliwości, Sasin, który 70 milionów roztrwonił, organizując wybory kopertowe. No przecież to jest jakiś chichot, no, znaczy to jest jakaś drwina z demokracji, z nas, poważnych obywateli państwa polskiego. I teraz oni tak postępują, więc jeżeli facet kiedyś u mnie pracował, no to trzeba taką tanią, sensacyjną, obłudną, nieprawdziwą informację przedstawić, tak? A wie pan, jaka jest różnica? Proszę. Między tamtą stroną a tą? Proszę. No tak jak pan powiedział, że my nie oczekujemy beneficjentów, tak? Czy 500 plus tego, czy tego. No nie oczekujemy. Ja chcę tego, aby mogła czuć się w tym kraju wolna, aby nikt nie wściubał nosa w moje prywatne sprawy i mówił mi, czy mogę gdzieś jechać, czy nie mogę, tak? A ta druga strona bardzo ochoczo przyjęła właśnie to stanowisko, że mam prawo powiedzieć tak, co ta druga osoba może, kim ta osoba jest, bo ubrała taki sweterek, to jest... Ale czuła się pani niebezpieczna za czasów Platformy Obywatelskiej, czy ktoś... Się. Tylko chodzi mi o to, że tak, że... Tamten populizm pozwala ludziom wyciągnąć najgorsze cechy po to, aby poczuć władzę nad innymi. Oni nie mają formalnie władzy takiej jak ma rząd, ale mają tą władzę właśnie, żeby wytykać innych, ośmieszać. No tak. Znaczy to wynika z frustracji, z tego, że... prywatną łóżko, tak dalej. Pani też powiedziała, że pani się lubi czuć... wolna, a właśnie wolność to najczęściej się, ale też wolność jest połączona z odpowiedzialnością. Jesteśmy ludźmi wolnymi, możemy podejmować decyzje, ale za te decyzje ponosimy też odpowiedzialność. A mam wrażenie, że jednak wielu z nas, Polaków, po tych kilku latach
okazuje się, że w sumie ta wolność nie jest potrzebna, bo nie będę musiał być odpowiedzialny. Czyli ten zamordyzm częściej zaczyna się podobać, bo ja sobie mogę powiedzieć, mogę zrobić co chcę i za to nie ponoszę żadnej odpowiedzialności. Tamci decydują, co często słyszę na spotkaniach, dyżurach. Wszyscy kradną, ci się chociaż trochę podzielili. Podejście ludzi takie jest. Dlatego to cały czas mamy tego świadomość, że tak, nie mamy tych mediów publicznych, tam tylko propaganda. Nam pozostają bezpośrednie spotkania właśnie i tłumaczenie, rozmowy, trafienie chociaż do tych kilku procent. Bo to, co powiedziała wcześniej pani marszałek, my tego twardego elektoratu, to nie ma sensu nawet rozmawiać, bo nie przekonamy. Także bezpośrednie spotkanie. Czy myśleli państwo, żeby chociaż stworzyć wspólne biuro poselskie, senatorskie we Wschowie? Tak, utworzymy je. Ja mam dwa biura, ja powiem ja państwu tak. Rozmawiałem z panem mecenasem Kolą, rozmawiałem gdzieś tu, był pan burmistrz Antkowiak i takie biuro zostanie przeze mnie otwarte we Wschowie, bez wątpienia tak. I to się na przykład teraz organizuje, będzie, bo jest ten okres... Biuro Platformy Obywatelskiej i biuro moje poselskie. Tak to będzie. Także będzie możliwość tego... kontaktu. Ja teraz organizuję takie spotkania, dyżury poselskie, ale na zewnątrz, bo nie zawsze też ludzie mają informacje właśnie, gdzie dotrzeć, bo tylko gdzieś tam też Facebookiem się posługuje, a jednak jak się jest, to nawet jak ktoś przechodzi, to widzi i też porozmawia. I wiecie też, co ludzie często, czego oczekują i ja mam nadzieję, że jeżeli zmieni się władza, to będzie, że obecni muszą ponieść konsekwencje tych wszystkich działań, że trzeba będzie rozliczyć, że to nie może być to, co po 2007 roku, że tak naprawdę Donald Tusk zaczął, on chciał Polskę zmieniać na lepsze i jakby reszta nie została, nie rozliczał. Naprawdę dużo ludzi tego oczekuje i mam nadzieję, że tutaj jak wszyscy, bo ja będę namawiać, nie wiem kto będzie, ale po prostu ludzie tego oczekują i nie możemy zapomnieć, bo to co faktycznie zrobili, to no, cofnęli nas o nie wiem, kilkadziesiąt lat. To, co mówi minister Czarnek, no słyszycie, no co ją powiedzieć? No, no i edukacja, to będzie... No przewracam się. Ale ja zadaję to drugie pytanie, jeśli jest atak na LGBT na przykład, to zadaję pytanie, co zrobisz? Co zrobisz, jeśli twoje ukochane dziecko kiedyś tak zdecyduje, że przyprowadzi ci syn, chłopaka, a córka... Znaczy oni potrafią odpowiadać, że jeżeli to, nawet by... Wie pani, tak pani się, jak się patrzy w oczy i po prostu normalnym tonem zapyta. To jest chwila ale takiego nie, oni obłędu nie z oczami. No co, no moje dziecko. No więc właśnie, czy się rozmawia z tą drugą osobą w ten sposób? Nie, rozmawia się. Ja byłem ostatnio, kolega tu, Konrad, był świadkiem mojej rozmowy w telewizji Republika. Niewielu polityków Platformy Obywatelskiej chce tam chociaż zaznaczyć, bo to jest bardzo trudny wyczyn. Jutro też będę o 8.20. Przez Skype'a się łączę i tam rozmawialiśmy o wotum nieufności, które złożyliśmy wniosek dla ministra Czarnka, po czym no, rozmawialiśmy, ja przedstawiałem cały katalog zarzutów, między innymi właśnie o tym wątku, który pani podnosi, jak on określił tych wszystkich, którzy należą do tej grupy. I potem przeszliśmy do tematu i redaktor pan Wierzejski, bo miano redaktora, to chyba przesada z mojej strony, co do określenia tej osoby i jej roli w tym programie, ale potem mówi o tym, bo Donald Tusk nie chciał rozmawiać, jak państwo pewnie to znacie, z dziennikarką telewizji publicznej, powiedział, że nie będzie rozmawiał z funkcjonariuszą. No to ten pan mówi, że to był, bo Donald Tusk jest damskim bokserem. Więc ja mówię, ale hola, panie redaktorze, jeżeli Donald Tusk według pana miary jest damskim bokserem, to w jaki sposób nazwiemy, zdefiniujemy pana Czarnka, który powiedział rzeczy nieporównywalnie bardziej drastyczne, nieakceptowalnie społecznie, już nie chcę, państwo doskonale wiecie, tak? Jakie rzeczy opowiada, nie tylko na temat LGBT, o cnotach niewieścich, tak, to tylko z ostatnich dni, tak? O szmatławcach i tak dalej, jest mnóstwo takich wypowiedzi. Więc proszę zwrócić uwagę, tutaj usprawiedliwiają, nie do usprawiedliwienia wyczyny, a nas piętnują za to, że Donald Tusk nie chce rozmawiać z dziennikarką, bo mówi, że ona jest funkcjonariuszką, a dziennikarką, to znaczy, że jest bokserem damskim. No przecież to jest skandaliczne, tak? Ale mają te media, wiele z osób, które na przykład we wschodniej Polsce, o czym mówiłem, włączają telewizor, wierzą w to, bo nie mają alternatywnej narracji, nie potrafią tego zweryfikować, tak? I uznają,
że to jest prawdziwy przekaz, że tak rzeczywiście jest. I to ale jest tak naprawdę to my jesteśmy podzieleni, nie? Bo jednak zabory jeszcze skutkują, ludzie się różnią bardzo. No, jak jesteśmy na wschodniej Polsce, to widzimy, my mamy kolegów marszałków, w tej chwili jest 8 z wschodu, tak, gdzie rządzi PiS. 8 razem z marszałkami z PSL-u jest w tej części zachodniej, północnej. Także widać te mentalne różnice bardzo, bardzo mocno. No, prowadzona była taka polityka też przez nas dosyć długo, pojednania, przebaczenia, edukacji, zakopywania podziałów. No niestety okazuje się, że jest to bezwzględnie wykorzystywane, no bezwzględnie. Także tylko mówienie, jak jest naprawdę i to, co też pani marszałek dzisiaj powiedziała. Mi też było trudno, bo szkoda czasu, tak, żeby ciągle rozliczać i ciągle i też krytykować, atakować. Szkoda życia, lepiej zrobić coś dobrego, ale nie, trzeba, ja teraz mówię wyraźnie, jak jestem atakowana, właśnie marszałek nie chciało jechać do Warszawy i nie chciało się wynegocjować lepszej pieniędzy, więcej pieniędzy na nową perspektywę. Mówimy więc stanowczo teraz i to wielogłosem, bo i pan poseł mocno mnie wspiera, że to jest nieprawda, wielkie kłamstwo, oszukali nas. Nie chcieli z nami rozmawiać. Nikt nie chce w to uwierzyć. Ja muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. To tak w takim pokazuje jeden przykład, a to działa na wielką skalę, w wielu obszarach. Minister Buda nie chciał się z nami spotkać. Odmawiał, odwoływał, przekładał spotkania. My prosiliśmy, aż w końcu, gdy ta narracja się pojawiła w regionie, to Dajczak chyba pierwszy powiedział, nie chciało się marszałek Polak jechać do Warszawy. No to już wtedy nie wytrzymałam, tak, no i trzeba niestety mówić głośno w opinii publicznej, bo my jesteśmy kulturalni. No a jak prawda, to nie? Przepraszam, jaka jest prawda? Ale tylko skończę, tylko powiedziałam, no to ja w takim razie postawię namiot pod ministerstwem, może pan minister z łaski swojej zejdzie. To ja bardzo proszę wszystkich mieszkańców, piszmy kartki, maile, bo on się nie chce z nami spotkać. A kto nam, część uwierzy, część nie. Dlaczego pisowskie media przygotowały taką narrację? No bo Jarosław Kaczyński, ta cała wierchuszka tej partii totalitarnej, antydemokratycznej, jaką jest PiS, ma w nosie ASTA, Maternę i funkcjonariuszy wojewodę lubuskiego i dała nam mniej pieniędzy, a te pieniądze w sposób, bo piszemy też petycję do Komisji Europejskiej i skargę do Morawieckiego też, i przykrywają swoją nieudolność w taki sposób, że marszałek Polak nie negocjowała. Tu się nic nie negocjuje. Tu bezduszny algorytm decyduje o tym, czy tyle się dostaje, czy nie. Nie ma żadnych negocjacji. To nie jest jakieś targowisko, to nie jest kupno, to, nie wiem, samochodu, czy licytacja jakichś dóbr jakichkolwiek. I jest PKB, tak. Dokładnie. I źle to podzielili, tak podzielili, żeby tak, żeby jak najwięcej trafiło do tych regionów, w których mają wysokie poparcie. I tak przekupują także tamto społeczeństwo i na tym to polega. Oni, żeby się wybielić, bo są jednak politykami Prawa i Sprawiedliwości, które globalnie rządzi w tym kraju, więc wyprzedzająco rzucili winę na samorząd województwa, w którym rządzi Platforma Obywatelska, prawda? No i to jest styl, ja myślę styl, też, tak? Ja myślę też, prowadzą Radek, debatę publiczną. Żeby też po to, żeby skłócić, tak? Dlatego, żeby nas zająć czymś, bo tematy zastępcze. Krajowy plan jest nieprzyjęty, tak? Ja wczoraj czytałam, już nie chciałam zabierać głosu, bo mamy gości, pani marszałek jest ważniejsza, marszałek Sejmu, na temat tych emerytur. Ja wczoraj czytałam na ten temat duży artykuł w Gazecie Prawnej, robiłam sobie prasówkę całego tygodnia, że PiS przygotowuje program wydłużenia wieku emerytalnego, który chce wprowadzić w 2025 roku. I to ministrowie PiS-u się wypowiadają, że to jest katastrofa, co się stało, tylko właśnie poprzez program zachęt i cały system edukacyjny, żeby w 2025 przyjąć ustawę. Duży artykuł. Ale Grzesiek Rusiecki, bo on od tego zaczął, ja to rozpoczęłem, tak, tego 2025, czyli zwróćcie uwagę, że na koniec swojej kadencji, tak. Na koniec swojej kadencji, bo ktoś tam, w kimś jest jakaś minimalna refleksja może, jakaś minimalna troska o to państwo, że doprowadzą do katastrofy, tylko to wszystko jest za późno i proszę zwrócić uwagę. Czyli jeżeli chcą zaprowadzić tą ustawę 2025, czyli zakładają, że przegrają wybory, bo ta ustawa absolutnie nie przysporzy im sojuszników, czyli oni chcą już oddać władzę. Tak?
już tak zepsuli to państwo, że i teraz... Nie bądźmy takimi optymistami. A ja tak uważam. Jeszcze tak rozdadzą, znaczy, Kasiole, że zobaczymy. Nie, nic nie rozdadzą. Znaczy ja uważam naprawdę, mówię to szczerze, zobaczycie. Znaczy oni zdają sobie sposób, myślę, że tam są szaleńcy i wielu z nich znam wprost osobiście, ale jest jakaś grupa też mniejszości zdecydowanej, to tych głównie może nowszych parlamentarzystów po prostu, w których jest jakaś odpowiedzialność, ale uważam, że na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej. Żałuję, że nie jesteśmy w strefie euro i tutaj też do nas możemy mieć pretensje, bo gdybyśmy byli związani jeszcze Unią Walutową, to jeszcze trudniej byłoby psuć Polskę w różnych wymiarach, ale przede wszystkim w gospodarczym wymiarze. Ale na szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej i są wskaźniki i Komisja Europejska wywrze na nas presję, żebyśmy po prostu opamiętali się, tak? W interesie przede wszystkim o państwo polskie. Nie to, co powiadają politycy PiS, że jakaś konstytucja niemiecka i inne jakieś niestworzone historie. Komisja Europejska stoi na straży każdego państwa indywidualnie, bo 60% długu publicznego w Polsce to jest oczywiście 60% PKB, ale polskiego PKB, ale w kwotach bezwzględnych to jest jakaś określona kwota. W Niemczech ta kwota jest zupełnie inna, a w Grecji jeszcze inna. W Niemczech dużo, dużo większa, a w Grecji dużo, dużo większa od tych 60% PKB w Polsce. Więc to są instrumenty, które mają chronić przed nieodpowiedzialnymi politykami dane populacje żyjące w danych państwach. Na tyle była świadoma klasa polityczna w Europie, tej cywilizowanej Europie, żeby samo się ograniczać, tak? No ale co robi Kaczyński z Ziobro i spółką i Gowinem? No, robi wszystko, żeby... Tak mówi, że mamy być honorowi i emeryci prawa nabyte mają nie brać od tego rządu, skoro... No właśnie. Niech nie biorą naszych podatków i my za swoje podatki. Pani Witek nie bierze od państwa podatku, niech nie bierze kasy z Unii Europejskiej. Ale nie wracamy do Gazety Lubuskiej, jestem bardzo ciekawa, czy panu naczelny odpowie na pańskiego maila. Otóż, to nie mail, to pismo nam złożyło. Otóż gdzieś 3-4 tygodnie temu było spotkanie w Kargowej takich organizacji, które działają dla seniorów. Między innymi ja byłam zaproszona jako panelistka, był pan dyrektor Piosik. Patrzę, zestaw gości, kurczę, wojewoda będzie na scenie, inni, no mówię, no super, będzie można porozmawiać. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, oczywiście pan wojewoda się nie pojawi, było wiele pytań do niego. Pan Jakub Piosik na wszystkie zdał odpowiedź, tak się profesjonalnie po prostu zachowywał, pięknie to wszystko poszło. Platforma Obywatelskiej facet. Tak, no dyrektor OPS-u. I proszę sobie wyobrazić, że ja na drugi dzień czytam Gazetę Lubuską, w tym samym czasie, 40 km dalej, pisze tak Artur Latyszczyk. Nowa Sól podejmowała cały dzień pana wojewodę. O, se myślę, 40 minut drogi do Kargowej, ani na chwilę nie wpadł. Ludzie chcieli opiece wytchnienia, wiele rzeczy takie było do wojewody. Więc ja bardzo często do tej pory pisywałam w forum czytelników, podpisuję się, jak mam jakąś opinię swoją. Bardzo chętnie mnie zamieszczano, ponieważ nie obrażałam nikogo, nie był to anonimowy głos. Napisałam do Życzkowskiego, do Matyszczyka również. Czekam, nie zamieszczają. Dzwonię do Matyszczyka, bo akurat nie go znam, bo był dyrektorem posła Artura Zasady. Ja mówię, czemu pan mi tego nie chce umieścić? Dwa dni się z nim szarpałam, na końcu mówię, pani Ulu, niech pani przestanie, ja tego nie umieszczę. Tak ludzie, niech pani mnie nie zmusza, ja tego nie umieszczę. Ja mówię, wystarczy za odpowiedź, po prostu. To jeszcze po media publiczne, ale druga kwestia. Podam ostatnio przykład, się dowiedziałam, piątek, spontaniczne zgromadzenie w Zielonej Górze przeciwko ministrowi edukacji. Ludzie chcieli wyrazić swoje zdanie. Policja wszystkich wylegitymowała. Faktycznie było kilka osób pod urzędem miasta. Ja dostałam wieczorem telefon. I wiecie co jeszcze? Na przykład moja znajoma mówi, Kasia, ja tam byłam, ale uciekłam, bo nie mogę mieć wyroku. Ludzie się zaraz, wiecie, no wylegitymowanie, a gdzieś zatrzymanie. Ja nie mogę mieć wyroku, bo mogę stracić uprawnienia. I to też patrzcie, jak nas ogranicza, tak? Po prostu kilka osób już... Po prostu służby się pojawiają, gdzieś zastraszają obywateli, nie? Tak będę pisała tam do naszego komendanta, bo też poprosili, żeby chociaż no, wiadomo, że to słabe nadzieje, żeby... Tak, ale właśnie, że nawet taki spontaniczny jakiś zgromadzenie, to samo przy strajku kobiet, przecież każdy też większość doświadczała, także to nie tylko media publiczne, ale to są służby. Naprawdę my mamy tak niewielkie pole do działania, no i będziemy wykorzystywać właśnie, no tylko nam zostaje taki bezpośredni... Nie ma tym, że Gazeta Lubuska na pierwszej stronie negatywnej jakiejś tam wypowiedzi nie było o pani marszałek, o panu.
i też kiedyś był pan gościem u Rachonia, tak? Było to w minęła 20. Był mi pan załagodny. Po prostu był pan załagodny.